Był z rodziny o takiej tradycji patriotyzmu polskiego, tradycyjnie patriotycznej polskiej. Ze starszym rodzeństwem chodził, uczył jeździć na nartach, nas brał na sanki. Ja należę do pokolenia i jestem w wieku, kiedy człowiek więcej patrzy wstecz niż naprzód. Był bardzo dobrym i prawym człowiekiem. Więzień obozu w Kozielsku, wywieziony jak wszyscy inni. Na stacji Gniezdowo, gdzie wszystkich innych zabierano, on został zostawiony. Obok wspomnień starobielskich Józefa Czapskiego, to jest taka fundamentalna książka literatury katyńskiej. Pokazuje właśnie to nieludzkie doświadczenie poprzez ludzkie twarze. Miał 93 lata, w pełni sprawności umysłowej. Opowiedziałem mu o tworzonym studium Europy Wschodniej, o tym, co zamierzamy robić, a on mówi: ależ drogi panie, to jest właściwie to, co myśmy robili. Jego nazwisko najbardziej kojarzy się z największą zbrodnią popełnioną na polskich oficerach podczas II wojny światowej. Był jedynym bezpośrednim świadkiem mordu katyńskiego, który przeżył. Ale często zapominamy o jego znakomitym dorobku naukowym. Przed wojną współtwórca Instytutu Badawczo-Naukowego Europy Wschodniej, legendarnej i pionierskiej placówki sowietologicznej, a po wojnie profesor Uniwersytetów Kanadyjskich i autor jednej z najważniejszych książek poświęconych pracy niewolniczej w Związku Sowieckim. Naszym dzisiejszym bohaterem jest profesor Stanisław Swianiewicz. Dzieje rodzinne są niewiarygodnie poruszające i wzruszające. Stanisław Swianiewicz urodził się 26 października 1899 roku w Dyneburgu. Ojciec twierdził, że rodzina pochodzi ze Szkocji i że w XVI wieku jakiś Szkot w wojsku został na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mikołaj Słon. I to było pierwotne nazwisko Swianiewiczów. Słonowie osiedlili się w Wielkim Księstwie Litewskim, otrzymali szlachectwo, otrzymali herb Kunigas i otrzymali ziemię. Prawdopodobnie koło Ejszyszek. W Ejszyszkach nawet jest dzielnica Świaniszki. Od października 18 roku włączył się do organizacji POW. Wiosną 19 roku zorientował się, że grozi mu aresztowanie. Wobec tego uciekł na południe, przejechał do Wilna i w Wilnie w 19 roku, 1 czerwca, zgłosił się do już tam uformowanej armii. No cieszył się, że Wilno wróciło do Polski, chociaż uważał, że historycznie Wilno powinno należeć do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przeczytał w gazecie, że już jest utworzony uniwersytet i że są zapisy na Wydział Prawa. Więc poszedł do dziekanatu, dziekan, a właściwie prodziekan, jak się potem dowiedział, Władysław Zawadzki, wstał, podał mu rękę i powiedział: przyjęty. Na uniwersytecie poznał swoją żonę. Żona była studentką, on już był asystentem. Oczywiście wiosną był przeniesiony na zachód. W Bitwie Warszawskiej brał udział w dniu 16 sierpnia w dywizji kierowanej przez generała Żyligowskiego. W październiku 20 roku brał udział w buncie Żyligowskiego, wkraczał do Wilna. Wróćmy do tej linii historii życia i historii rodzinnej Stanisława Swianiewicza, którą rozpoczęliśmy w felietonie. Kim byli rodzice Swianiewicza? Czym się zajmowali? Ojciec był inżynierem kolejnictwa. Była to intratna posada w imperium carskim.
Matka natomiast jako z tak zwanego dobrego domu z Baranowskich, Katarzyna z Baranowskich, ukończyła taki instytut w Wilnie dla panien. Krótko mówiąc, kandydatek na małżonkę kogoś, kto zajmuje w hierarchii społecznej wyższą pozycję. A proszę powiedzieć, gdzie i kiedy zaczął studia Stanisław Stwianiewicz? Tak się złożyło, że studia trzykrotnie zaczynał. Aha. A mianowicie w roku 1917 jeszcze, świeżo po maturze uzyskanej w Orle, bo tam był ewakuowany, pamiętajmy o ewakuacji ludności w wyniku ofensywy niemieckiej, i zapisał się na Uniwersytet Moskiewski, na Wydział Prawa i Nauk Społecznych. Prawa i Nauk Społecznych, bo obejmował on również ekonomię, katedry ekonomiczne. Gdy dochodzi do władzy bolszewizm, przewrót w Piotrogrodzie, a potem opanowanie przez Sowietów, również bolszewików, Moskwy, przerywa studia, ucieka stamtąd, tak jak już było wspomniane na początku naszego filmu, zapisuje się do POW, wraca do rodzinnego Dyneburga. Później, kiedy nadchodzi bardzo podniosły moment wznowienia Uniwersytetu Wileńskiego przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w październiku 1919 roku, zapisuje się ponownie, też na Wydział Prawa i Nauk Społecznych, bo pod taką nazwą ten wydział na Uniwersytecie Stefana Batorego był ukonstytuowany, i znowu przerywa studia, aby latem w obliczu śmiertelnego zagrożenia Polski zaciągnąć się do wojska. I walczy, krótko mówiąc, walczył w 201 pułku, 201 pułku piechoty, który wchodził w skład dywizji litewsko-białoruskiej, a tym pułkiem dowodził późniejszy premier, krótkotrwały premier Rzeczypospolitej i bliski współpracownik profesora Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej, mianowicie pułkownik Marian Zyndram-Kościołkowski. Zdemobilizowany Stwianiewicz jest jesienią 20 roku i po raz trzeci... Wraca na studia. Tak jest, po raz trzeci wraca na studia i kończy je. Pamiętajmy, że studia prawnicze były w owym czasie czteroletnie, nie pięcio jak dzisiaj. I niewątpliwie przełomowym momentem torującym drogę jego karierze naukowej jest spotkanie profesora Władysława Zawadzkiego, tu dzisiaj już wspomniane. Władysław Zawadzki to jest ten jego mistrz, chociaż na pewno nie podzielał Stwianiewicz w latach 30. deflacjonistycznych i monetarystycznych koncepcji profesora Zawadzkiego. A jak długo Stanisław Stwianiewicz związany był ze swoją alma mater, z Uniwersytetem Od ukończenia studiów w roku 1924 po tragiczny dzień lata, mianowicie z końca sierpnia, kiedy otrzymuje kartę mobilizacyjną i wyrusza na wojnę. A czego dotyczył doktorat Stwianiewicza? Była to koncepcja zrekonstruowania, oczywiście poddania analitycznej ocenie, poglądów Georgesa Sorela, francuskiego teoretyka syndykalizmu i rewolucjonizmu, także inspiratora ruchów anarchistycznych w jakiejś mierze. Głosiciela przemocy, pochwały tak jest, przemocy. Tak jest, Reflexion sur la violence, czyli refleksje o przemocy, to jest jego klasyczne dzieło. Ale Sorel, jak wiadomo, głównie zapisał się jako inspirator Mussoliniego, faszyzmu, koncepcji państwa, które wydał faszyzm. Tak oto powstała praca, nieduża, licząca około 100 stron, nieco ponad 100. Kto był promotorem? Zawadzki. Zawadzki. Oczywiście Zawadzki. No, musimy pamiętać, że w tamtym czasie nie było takich klasycznych, dziś nam doskonale znanych
formuł proceduralnych, musi być dwóch recenzentów. Promotor referuje, drugi profesor się podpisuje pod tym. Czyli można powiedzieć, że od samego początku Swianiewicz interesował się ruchami totalitarnymi, autorytarnymi. Tak, interesował się, można by powiedzieć, w pierwszym etapie swojej kariery naukowej inspiracjami czy też podstawami teoretycznymi reżimów totalitarnych, albo jak wtedy mówiono, totalistycznych. Musimy bowiem pamiętać, że totalizm to jest pojęcie niemieckie, totalizmus, totalestaat, a polska nauka prawa i nauki społeczne były pod względem aparatury pojęciowej poważnie uzależnione od Niemiec, od niemieckiej nauki. I dlatego też raczej totalizm, Swianiewicz używał pojęcia totalizmu i pojęcia państwa totalnego, a nie totalitarnego. To dopiero Hanna Arendt i lata 50. Jeszcze wcześniej tak. Włosi byli przed Hanną Arendt i paru amerykańskich teoretyków polityki, jeszcze z czasów II wojny światowej. Natomiast wracając do przerwanego wątku, pierwszy etap działalności naukowej w Polsce odrodzonej, to jest poszukiwanie teoretycznych podstaw reżimów totalitarnych, a drugi etap studia już nad konkretnymi modelami gospodarki totalitarnej na przykładzie naszych dwóch wielkich mocarstw sąsiedzkich. Rozmawiamy w okrągłą 90. rocznicę powstania Instytutu Badawczo-Naukowego Europy Wschodniej. Mówi się, że była to jedna z najlepszych, a być może najlepsza placówka sowietologiczna, a z całą pewnością przed wojną. Czy to nie jest przesadzona opinia? Wie pan, mówiąc krótko, wymaga ona pewnego rozwinięcia. Z całą pewnością przy całym naszym bardzo wysokim uznaniu dla środowiska wileńskiego, nie stworzyło ono tak rozwiniętej placówki, jak na przykład te, które mieli Niemcy. Mam na myśli całą aparaturę, czasopisma, liczbę pracowników, biblioteki wspaniałe. No po prostu Niemcy to był kraj, no to tu dużo mówić, bogatszy. Natomiast problem polega na tym, że w Wilnie udało się stworzyć zespół badawczy, zespół ludzki, złożony z różnych światopoglądowo osób, bo przecież między Swianiewiczem a Sukiennickim, drugim wielkim sowietologiem polskim, były znaczne rozbieżności zapatrywań politycznych. Swianiewicz to jest człowiek, którego bym pod względem światopoglądowym określił jako z jednej strony konserwatysta, a z drugiej zwolennika katolickiej nauki społecznej w podejściu do problemów gospodarczych i społecznych. A Sukiennicki to człowiek będący typowym przedstawicielem piłsudczykowskiej, ale liberalnej, demokratycznej lewicy. I mimo to udało się stworzyć bardzo interesującą formację naukową i nie prowadzić w taki sposób badań, jak robili to Niemcy. Niemcy po prostu, krótko mówiąc, budowali apoteozę niemieckiego Drang nach Osten, marszu na wschód. A kiedy przyszedł do władzy Hitler, to uległo jeszcze pogłębieniu i zaopatrzeniu w mocną podkładkę ideologii. Czyli to była nauka podporządkowana tezie ideologicznej. Absolutnie. A w jaki sposób infiltrowano hermetyczny w końcu Związek Sowiecki? Czy dysponowano jakimiś narzędziami w tym no, wie pan, infiltrować to można poprzez wywiad, poprzez oficerów służących tam na placówkach. I tak robiła Polska, tak robiło każde państwo, ale Instytut Badawczy czy naukowo-badawczy robi inaczej. Studiuje prasę, książki, dane statystyczne. Ze białego wywiadu. Tak jest, ustawodawstwo, może to tak pan nazwać białym wywiadem. To normalna praca naukowa, która nie różni się moim zdaniem niczym specjalnym od dobrego uprawiania dzisiaj takiego kierunku wiedzy jak współczesne stosunki międzynarodowe bądź politologia.
Ale to interesujące, że w elitach politycznych przedwojennych, przedwojennej Polski Instytut wzbudzał także kontrowersje, wywoływał niepokój władzy. Dlaczego? Tak, zanim o tym powiem, nie powinniśmy przeoczyć wielkiej postaci Stanisława Ehrenkreutza. Z całym szacunkiem dla Sieniewicza i Sukiennickiego nie zdołaliby oni stworzyć tej placówki o własnych siłach. Stworzył ją jeden człowiek i jeden człowiek był jej mistrzem, szefem, virtus movens, to znaczy profesor Stefan Ehrenkreutz. Postać zapomniana właściwie. Postać zapomniana, wybitny prawnik, historyk prawa i to, co ciekawe, dawnego prawa litewskiego, a więc prawa ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w przedrozbiorowej Polsce, do czasu oczywiście konstytucji trzeciomajowej, która ostatecznie zniosła dualizm państwowy polsko-litewski. To on przekonał środowiska rządowe, że jest nowa Europa Wschodnia, wyrosła nowa konfiguracja geopolityczna po zburzeniu Imperium Carskiego, nastąpiła restytucja jakiegoś imperializmu rosyjskiego pod postacią sowiecką. Do tego mamy nowe państwa bałtyckie, mamy zagadnienie białoruskie i ukraińskie, częściowo w granicach naszego własnego państwa, ale przecież głównie w granicach tego nowego imperium bolszewików i nad tym trzeba się badawczo pochylić, jak mówią Francuzi. I kto był, że tak powiem, politycznym patronem tej idei? No, niewątpliwie nie mogłaby taka placówka powstać, gdyby swoje nie wypowiedział minister odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe, a w ówczesnej Polsce był to minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, a funkcję tę sprawował wtedy profesor, ale profesor szkół średnich Sławomir Czerwiński, a później przyszedł na to stanowisko znany reformator szkolnictwa wyższego i szkolnictwa także średniego i powszechnego Janusz Jędrzejewicz. To powiedzmy może jeszcze o pozostałych postaciach tego tak, no, wąskiego kręgu, czyli Wiktorze Sukiennickim, Bogumile Jasinowskim. Wie pan, Jasinowski jest postacią pobocznie raczej związaną z Instytutem. On tam wykładał. On był historykiem filozofii i napisał bardzo ciekawą książkę Wschód i Zachód na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych, gdzie analizował oddziaływanie, mówiąc w wielkim skrócie, prawosławia na ukształtowanie się tego despotycznego oblicza rosyjskiego państwa, jakie znamy. A postacią bardzo ważną na pewno, obok dwóch wspomnianych sowietologów, czyli Sieniewicza i Sukiennickiego, był, nie waham się powiedzieć, Witold Staniewicz, który stał na czele sekcji ekonomicznej, czy on był przełożonym Sieniewicza, był to Piłsudczyk, minister reform rolnych w okresie pomajowym, a później rektor Uniwersytetu Stefana Batorego przez trzechletnią kadencję. Nie można zapomnieć o Władysławie Wielchorskim, który stanął na czele szkoły. Albowiem musimy pamiętać, że Instytut Naukowo-Badawczy to placówka czysto badawcza, ale mająca segment dydaktyczny, a więc naukowo-badawczo-dydaktyczna. Szkoła... To byli przyszli urzędnicy tej ściany wschodniej, tak? Można powiedzieć. No, starano się wykształcić pewną grupę, jak to nazywano wtedy, wschodoznawców, sowietoznawców, nie używano notabene pojęcia sowietolog, sowietoznawca raczej w ówczesnym języku polskim. Tak, żeby oni zasilili kadrę dyplomacji. Wiemy, że do tej szkoły nauk politycznych przynajmniej kilku oficerów wywiadu było kierowanych, oni tam pobierali naukę. A kto w naszym państwie korzystał z tej wiedzy produkowanej w Instytucie? Czy to był MSZ, czy to było wojsko, czy to był... Jedno i drugie, MSZ i wojsko. A jak korzystały, to jest najciężej ocenić, dlatego że no, po pierwsze mamy dosyć krótki okres czasu. Pierwsi absolwenci wyszli dopiero gdzieś około 1934 roku. Ale panie profesorze, to co w takim razie wzbudzało ten niepokój klasy tak. politycznej? Działalność Instytutu. Przy wspomnianej szkole działała grupa Henryka Dębińskiego, człowieka, który wyszedł z katolickiego odrodzenia, notabene do odrodzenia, do tej organizacji
katolickiej należał również Swianiewicz i opowiedział się przeciwko lewicowym koncepcjom Dębińskiego. Dębiński poszedł bardzo na lewo, w pewnym momencie stał się po prostu komunistą. Miał on wykłady w szkole, dochodziło tu jeszcze kilka innych nazwisk skupionych wokół niego. I tak, oto zaczęła się bardzo podejrzliwa, pełna podejrzeń reakcja Warszawy. A zaczął kampanię nie żaden urzędnik, tylko wystąpił bardzo ostro przeciwko instytutowi, znany nam świetnie Stanisław Mackiewicz w 1936 roku. A no właśnie, to też jest interesujące, panie profesorze. Tak. Jakie związki łączyły instytut ze środowiskiem krajowców wileńskich, z braćmi Mackiewiczami, z wileńskim słowem, organem prasowym krajowców, ale wreszcie z Żagarami? Żagarami właśnie. No, sprawa jest bardzo skomplikowana, wymagałaby pewnie dłuższego wykładu. Ja może spróbuję uporządkować te fakty, które są znane. Mianowicie Mackiewicz ostro atakuje w dużej mierze demagogicznie. Mówi mianowicie, że szkoła nauk politycznych nie może być tak zaprogramowana, że daje przedmioty głównie sowietoznawcze. I dalej mówi, że trzeba się zajmować nie konstytucją sowiecką, bo ona jest fikcją, tylko konstytucją brytyjską, która jak wiadomo nie istnieje w wersji pisanej, ale jest wspaniałym ustrojem. Domaga się reformy szkoły i domaga się, mówiąc językiem dzisiaj u nas w polityce używanym, pogonienia Towarzystwa Dębińskiego. No, cały wywód Mackiewicza zmierza do wykazania, że to jest jaczejka komunistyczna. Tam prawdopodobnie za tym idą pieniądze. No, to nie jest napisane, ale w tym duchu to działa. Mówiąc krótko, zanosiło się na likwidację instytutu. Sądził, że instytut jest rodzajem konia trojańskiego, przez który Sowieci zaczynają wpływać na polskie państwo. Tak, to nie jest powiedziane tak expressis verbis, ale w tym duchu. Wówczas to nastąpiło porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i drugim oddziałem sztabu głównego, czyli wywiadem, aby skierować do Wilna komisję badawczą. Komisja badawcza miała rozpoznać słuszność zarzutów Mackiewicza. Komisja ta stwierdziła po swoich dociekaniach, między innymi przesłuchała profesora Swianiewicza, przesłuchała rektora Ehrenkreuza, wybranego w 1939 rektorem, jak wiemy, i jeszcze parę innych osób i wydała wyrok tak na dwoje, mianowicie powiedziała, że zarzuty Mackiewicza co do tego, iż nie można kształcić politologów, nie nauczając odpowiednio o ustrojach zachodnioeuropejskich, czyli krótko mówiąc, że potrzebne jest zmodyfikowanie programu nauczania w duchu zarzutów Mackiewicza, ale z drugiej strony nie podtrzymała zarzutów czy też sugestii o agenturze. Agentury się nie dopatrzyła. Panie profesorze, wspomnijmy jeszcze o tych związkach z innymi środowiskami wileńskimi. Wilno wtedy było niezwykle dynamicznym ośrodkiem kulturalnym. Widzieliśmy Czesława Miłosza, który wspomina o swoich związkach ze Swianiewiczem. No co z tymi krajowcami, z Żagarami? Czesław Miłosz słuchał na pewno jego wykładów, natomiast związek Czesława Miłosza z instytutem to jest problem dający się rozpisać na dwie osoby. On był zaprzyjaźniony z Franciszkiem Ancewiczem, a Franciszek Ancewicz to był Litwin, Ancewicius, zaangażowany w konspirację przeciwko dyktaturze Smetony na Litwie, Smetony i Woldemarasa jeszcze wtedy, uciekł do Polski, bo groziły mu represje. Ściślej uciekł do Wiednia, a następnie do Polski. I zrobił doktorat na podstawie bardzo ciekawej pracy, stalinowska teoria państwa. I tą pracą doktoryzował się tuż przed wybuchem wojny, a promotorem był profesor Komarnicki, Wacław Komarnicki. Drugi natomiast związek Miłosza z instytutem to jest przyjaźń z sekretarzem szkoły nauk politycznych Teodorem Bujnickim.
A co do związków Instytutu z środowiskiem intelektualnym Wilna, no ja myślę, że nie wolno nie wspomnieć o podzielaniu, i to przy wszystkich różnicach, przez Sukiennickiego i przez Swianiewicza tak zwanej idei krajowości, a więc idei, która się sprowadza do sprzeciwu wobec nacjonalizmu, takiego w duchu u nas endeckim, a na Litwie w duchu właśnie takiego nacjonalizmu opartego o językowe podstawy. Jest to koncepcja zachowania dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oczywiście w tych rozmiarach, w jakim ono było po Unii Lubelskiej w ramach Rzeczypospolitej, być może kantonalizacji kraju, na przykład byłby kanton kowieński, gdzie Litwini mieliby przewagę, Litwini etniczni, i kanton wileński, gdzie Polacy mieliby przewagę, ale te dwa kantony byłyby związane w jeden organizm, połączone z Polską. W 1930 roku Swianiewicz pisze pracę Lenin jako ekonomista, którą uważa się za wielkie osiągnięcie tego uczonego. Dlaczego? Ona jest osiągnięciem dlatego, że wyświetla w sposób niezwykle drobiazgowy i skrupulatny genezę poglądów gospodarczych lidera bolszewickiej Rosji. Ukazuje, że w największym skrócie, to nie jest tak, że oto wyłonił się wzorowy marksista, który przeczytał Marksa i go zrealizował, budując ten ustrój. Lenin jest także uzależniony w swoich poglądach od utopii narodnickich, od Hilferdinga, teorii kapitalizmu monopolistycznego i tak dalej. No jest to na pewno nowatorskie studium, jak zwykle, jak wszystkie prace Swianiewicza, nie jest to rozwlekłe opowiadanie, tylko bardzo zwięzła, przekonująca analiza. Oprócz refleksji nad ekonomią Związku Sowieckiego, takim bardzo ważnym wątkiem jest współpraca z instytucjami niemieckimi Swianiewicza. Tak. Jaki charakter miała ta współpraca i kiedy się zaczęła? Musimy pamiętać, że profesor Swianiewicz był gorącym zwolennikiem zbliżenia polsko-niemieckiego, które się dokonało za sprawą układu o nieagresji w 1934 roku, i każdy, kto czytał W cieniu Katynia, zauważy, że był on zwolennikiem, najogólniej mówiąc, poważnego rozpatrzenia niemieckiej oferty z 1938 i 1939 w sprawie przyłączenia wolnego miasta Gdańska do Rzeszy oraz eksterytorialnego połączenia przez Pomorze. Jak wiemy, Józef Beck odrzucił te żądania, o czym zresztą wielokrotnie miałem sposobność mówić, i podzielam tu zdanie nie profesora Swianiewicza, tylko Józefa Becka. To była 1/3 naszego dochodu z ceł. Była, ale ważniejsza jest niepodległość niż dochody. Tak. Tracilibyśmy niepodległość, przyjmując te żądania. A co do kontaktu z niemiecką nauką, zanim jeszcze doszło do wspomnianego ocieplenia w stosunkach polsko-niemieckich, Swianiewicz gościł we Wrocławiu. To było, jak wiemy, niemieckie miasto Breslau, gdzie Instytut Europy Wschodniej, Osteuropa Instytut, tamże zajmował jedno z bardziej prestiżowych miejsc na liście takich właśnie wschodoznawczych i rosjoznawczych, sowietoznawczych placówek. A ten wyjazd do Wrocławia posłużył zapoznaniu się z tamtejszą koncepcją struktury takiego instytutu, i Instytut Wileński w jakiejś mierze wzorował się na tych niemieckich koncepcjach. Ale efektem podróży do Niemiec jest także dzieło naukowe, kolejna książka Swianiewicza z 1938 roku, zresztą wydana przez Giedroycia, tak, i jego politykę, a więc Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich. Co się w tej książce znajdowało? Jaki to jest obraz III Rzeszy? Musimy uwzględnić tutaj fenomen absolutnie niezwykły, fenomen wielkich zbrojeń niemieckich. Armaty zamiast masła. Tak, i ich finansowania. Znaczy, problem polega na tym, że bez pożyczek zagranicznych na wielką skalę i bez wywołania inflacji, która by zdusiła gospodarkę i doprowadziła do chaosu w kraju, Hjalmar Schacht, czyli prezes Banku Rzeszy, zdołał poprzez tak zwany system wekslowy finansować na drodze kooperacji banków z przedsiębiorstwami przemysłowymi wielkie zbrojenia. I nad tym fenomenem pochylał się profesor Swianiewicz, i o tym jest głównie jego książka. Po prostu o
nowatorskich sposobach finansowania zbrojeń w gospodarce centralnie sterowanej, bo taką była gospodarka niemiecka, ale zarazem w gospodarce, która prywatnej własności nie znosi. Prywatna własność przecież w III Rzeszy jako taka była, co więcej, niektóre przedsiębiorstwa szacht nawet prywatyzował. Niezwykle dramatyczne, ale i w jakiejś mierze symboliczne, ważne dla całej polskiej wspólnoty są losy Stanisława Swianiewicza w trakcie wojny. Zobaczmy felieton. Wychodząc na wojnę, odprowadzali jego mama, znaczy żona i starsze rodzeństwo, 11-letnia córka Maria i 9-letni syn Witold. No i siedząc na skarpie, ciemno się zrobiło, ja i mój brat zasnęliśmy. No i jedna jakaś pani sierżantowa powiedziała, ja ich zabiorę do siebie i przyprowadzę o 4 rano. Na pewno zdążę się pożegnać. No więc nie zdążyliśmy się pożegnać. Przyszliśmy już, pociąg odjechał. Stanisław Swianiewicz ze swoim oddziałem po prostu trafił do niewoli sowieckiej. I najpierw przez ten obóz przejściowy w Putywlu trafił ostatecznie do Kozielska. Od kwietnia zaczęło się, jak to się prawnie mówiło, rozładowywanie obozów i z Kozielska zaczęto wywozić do miejsca zagłady. 29 był przywieziony do Katynia i 30 miał być rozstrzelany. Otóż widziałem, jak wyładowywano moich kolegów z innych wagonów. Przyjeżdżał autobus, raczej małych rozmiarów, około 30 ludzi mogło tam się zmieścić i moich kolegów z innego wagonu wyprowadzano w ten sposób, żeby oni od razu ze stopni wagonu stawali na stopnie owego autobusu. Wejście było z tyłu. Placyk, który był przed wagonem, był szczelnie obstawiony wartami NKWD, strażami NKWD z bagnetem na broń, co było dość niezwykłym zjawiskiem w stosunku do tych wszystkich innych transportów, które przedtem doświadczyli. Autobus wracał mniej więcej po pół godziny, żeby zabrać następną partię. Zabierał znaczy mniej więcej około 30 ludzi. W międzyczasie przebywając, prawda, w tym wagonie i przez te mógł obserwować właśnie tych kolegów ładowanych do więźniarek i odwożonych do Lasu Katyńskiego. Dlatego on był tak ważnym świadkiem sprawy katyńskiej, bo on, prawda, można powiedzieć, został nie tak jak inni ocaleni, wytypowany do tych transportów, nie śmierci, a do tych transportów do obozu Pawliszcze w Borze, tylko on został, znalazł się w transporcie śmierci i dopiero z niego został wyłączony. Dlaczego zatem Stanisław Swianiewicz został zostawiony? Wiadomo, że został odwołany na wniosek listu samego Bergi. Jako naukowiec zajmował się między innymi właśnie III Rzeszą i Związkiem Sowieckim. Wręcz prowadził badania takie porównawcze nad potencjałami, prawda, ekonomicznymi, ale również faktycznie społecznymi i politycznymi, pośrednio i wojskowymi Związku Sowieckiego III Rzeszy. No więc to było dla Sowietów bardzo ciekawe. To, że on się został wyłączony już z transportu śmierci, a nie na początku zakwalifikowany do tego transportu, który miał iść do obozu Pawliszcze w Borze, później przeniesieni ci więcej do Gryzowca, to już był prawdopodobnie drobny błąd administracyjny. Dowiedzieli się, że on jest profesorem, albowiem biorąc do niewoli, on powiedział, że jest urzędnikiem Izby Przemysłowo-Handlowej, nie wiem, czy z Warszawy, czy z Wilna, w każdym razie urzędnik Izby Przemysłowo-Handlowej. I dopiero w lutym, czy w marcu 40 roku był na przesłuchaniu jego młodszy kolega, o nazwisku Wirszyllo. I spytali pana Wirszyllę,
proszę napisać nazwiska wszystkich profesorów uniwersytetu. I on napisał Godlowski, Komarnicki i Świaniewicz. Pan Zarubin podskoczył ze zdziwienia. Bardzo się zdziwił, kiedy usłyszał twoje nazwisko. No i rzeczywiście ojciec za kilka dni był wezwany. Także prawdopodobnie listy już były przygotowane, kiedy Zarubin dowiedział się, że stawiony na te listy jest Świaniewicz. I to tłumaczy, jaka była geneza tego, co on sam nazywał urwanie się z szubienicy. Ja żartobliwie mówię studentom, że to jest przykład, że warto być wielkim uczonym, bo książka może uratować życie. Książka Gospodarka Wojenna III Rzeszy. Ale to by udowadniało dodatkowo co innego, że to Suworow ma rację, że Stalin, Związek Sowiecki szykowali się do uderzenia na Niemcy hitlerowskie. Panie profesorze, wybucha wojna. Profesor Świaniewicz zostaje zmobilizowany i trafia do niewoli sowieckiej. Jak to się stało? Zostaje przydzielony do kompanii kwatermistrzowskiej 19 Dywizji Piechoty. Ta dywizja wchodziła w skład armii Prusy, która miała osłaniać no, głównie tereny poprzedzające stolicę na północ od, w związku z możliwością uderzenia z Prus wschodnich armii niemieckiej. Przez Wisłę przeprawiły się oddziały piechoty, dowodził nimi notabene Tadeusz Pełczyński. Nie dały się rozbić, wśród nich kompania porucznika Swianiewicza. Po ostatnim starciu z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim zapadła decyzja przeprawiania się w kierunku granicy z Węgrami, ustanowionej, jak wiemy, w marcu 1939 roku, kiedy Węgrzy okupowali, czy też odzyskali, jak oni mówili, Ruś Zakarpacką. Pod Jarosławiem oddział Swianiewicza zostaje rozbrojony przez wojska Armii Czerwonej. I Stanisław Swianiewicz jedzie do Kozielska. W Kozielsku, jak wiemy... Nie ujawnia swojej tożsamości, nie prawda? Ujawnia, podaje się za pracownika Izby Skarbowej Samorządu Polskiego w Wilnie. Zostaje jednak zdekonspirowany przez innego Polaka, który składał określone zeznania. I ta dekonspiracja, ta denuncjacja, co niezwykłe, ratuje mu życie. Jak wygląda rzeczywistość w tym jenieckim łagrze? Właściwie trudno powiedzieć jenieckim, bo skoro nie było wojny z Sowietami, no to status żołnierzy polskich był dziwny. Właściwie. Wojna nie była przez Polskę wypowiedziana, bo agresorowi wojny się nie wypowiada. Natomiast dla wszystkich było oczywiste, że jest wojna, dlatego że oni napadli i koniec, zajęli. Ale Ryc Śmigły wydał rozkaz niewalczenia. Wydał rozkaz niewalczenia, tak. Niestety wydał taki rozkaz. Na co się dzisiaj zresztą Władimir Putin powołuje. Na co się dzisiaj, tak, można powoływać. No cóż, no w Kozielsku były typowe warunki, jak w obozie jenieckim. Oficerów trzymano tam do wiosny 1940 roku. Jak wiemy, 5 marca ścisłe kierownictwo sowieckie wydało rozkaz egzekucji i to całej liczby 22,5 tysiąca oficerów polskich. Kiedy więc obóz w Kozielsku jest rozładowywany, Swianiewicz jedzie również w kierunku Katynia. I tam zostaje odłączony od transportu. Nie jest świadkiem zbrodni katyńskiej w sensie ścisłym, bo nikt nim nie był, ale jest jedynym Polakiem, który widział przez okienko wagonu odjeżdżające w głąb lasu. Na stacji Gniezdowo. Na stacji Gniezdowo odjeżdżające w głąb lasu pojazdy z Polakami na egzekucję. W tym momencie zostaje on oddzielony i zostaje mu wytoczone nowe śledztwo. Śledztwo o współpracę z wywiadem polskim. A jak to się stało? Jak taka jest formalna strona tego. Że książka uratowała mu życie. O co tu chodzi? No, to są nasze podejrzenia. To nie jest napisane expressis verbis. Wydaje się bardzo możliwe, że zapadła decyzja, aby go przesłuchać jeszcze,
aby go przesłuchać jeszcze, przesłuchiwać jeszcze, zatrzymać przy życiu w celu pozyskania jakichś elementów wiedzy o gospodarce niemieckiej, które mogłyby się przydać państwu sowieckiemu. No i jeżeli to tak jest, bo nie mamy teczek osobowych jeńców polskich rozstrzelanych, te teczki osobowe, w których taki materiał musiałby się znajdywać, które by nam na to pytanie odpowiedział, one zostały ponoć zniszczone już w czasach Chruszczowa na rozkaz Szelepina, jednego z członków biura politycznego Komitetu Centralnego Partii Sowieckiej. W każdym razie Sujaniewicz jest więziony teraz w Moskwie. Nie zapada decyzja jego egzekucji, tylko skierowania do Komi i tam otrzymuje wyrok sądu sowieckiego 8 lat. Ale pamiętajmy, że 8 lat więzienia to jest kara śmierci, bo jak sam Sujaniewicz potem powie, maksymalnie półtorej zimy można było wytrzymać. Ale zobaczmy materiał na temat śledztwa Katyńskiego. No został oskarżony, jak nieomal każdy, o szpiegostwo. Został skazany za słynnego 58 paragrafu. Został wyrok 8 lat, ale system sowiecki był tak pewny siebie, że danie 8 nic nie świadczyło, bo następnie można było dać drugie 8. W wypadku Sujaniewicza tym miejscem wykonania kary była Republika Komi, a więc bardzo daleka północ europejskiej części Rosji. No, w rejonie już, prawdę można powiedzieć, arktycznym. Ojca nie chcieli wypuścić z lagrów. To nie było takie proste. Jak oni tworzyli armię Andersa, ojca wycofali i wysłali jeszcze do dalszego lagru. Skąd dopiero ktoś tam, którego zwalniali z lagru, ojciec podał jemu nazwisko, powiedz ambasadorowi, że ja jestem tutaj. Więc posłali do ambasadora. On poszedł do ambasadora, powiedział, że profesor Sujaniewicz jest w takim lagrze. Wtedy oni zrobili awanturę. Był w to wplątany ambasador sowiecki w Londynie. I w końcu musieli ojca zwolnić. Sujaniewicz po wydostaniu się z sowieckiej niewoli, trafieniu do armii Andersa, następnie ewakuacji wraz z armią na Bliski Wschód. Później oczywiście on trafiał do Wielkiej Brytanii i już w tym okresie on złożył relacje, które służyły no, między innymi jako element pozwalający złożyć Polakom takie raporty, no, mające przekonać świat, jaka jest prawda o zbrodni katyńskiej. Jego relacja, prawda, znalazła się choćby w zbrodni katyńskiej w świetle dokumentów. Jak przyjechał do Teheranu, to kot, no tam miał dobre warunki, dał mu pokoik, on tam sobie siedział i kot zasugerował, żeby pisał raport o zaginionych oficerach. To był okres, kiedy już każdy plutonowy, każdy kaprel, każdy zwykły żołnierz wiedział, co się stało z oficerami, logiki sytuacji, jaka się wytworzyła. No a dwóch takich intelektualistów, jeden Stanisław Sujaniewicz, drugi Józef Czapski, wciąż nie wierzyli. W połowie kwietnia ogłaszają odkrycie katyńskie. Oczywiście ojciec dowiedział się tydzień wcześniej, no bo wojsko prowadziło nasłuch o tej zbrodni katyńskiej i od razu zorientował się bez żadnej dyskusji i domniemywań, jak ważnym jest świadkiem. W cieniu Katynia Stanisława Sujaniewicza ukazało się w Paryżu w 1976 roku. I jest to ostatnia tego rodzaju relacja napisana przez polskiego świadka Katynia. Ostatnia, ale też bardzo istotna i wybitna. W cieniu Katynia jest książką bardzo uczciwą, podającą wszystkie fakty, a równocześnie
pozbawiono ostrza antyrosyjskiego. Oczywiście Swianiewicza nie znajdziemy w słownikach polskich pisarzy, a przecież ta książka wzbudziła uznanie także jako dzieło literackie, o czym warto pamiętać. Zachwycali się nim tą książką właśnie Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz, Jerzy Giedroyć i wielu innych krytyków literackich na emigracji, którzy widzieli w tej książce wielki epos naszych czasów. Swianiewiczowi razem z armią Andersa udaje się wydostać ze Związku Sowieckiego. Zostaje on już na całe życie naznaczony, jak wspomnieliśmy, tak, sprawą katyńską. Jest jednym z tych inteligentów, którzy obok Józefa Czapskiego, Ferdynanda Goetla, Józefa Mackiewicza, kilku innych jeszcze wybitnych postaci, właściwie swoje życie poświęcają także świadczeniu o Katyniu. Ale kiedy Swianiewicz nabrał pewności, że to właśnie Sowieci zamordowali w Katyniu polskich oficerów? No ja nawet będąc w Gniezdowie nie miał tej pewności właśnie. Tak, no, ale nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że nie musiał do tego momentu dochodzić jakąś okrężną drogą. Kiedy odzyskał wolność i z Republiki Komi przybył do ambasady i zorientował się, że tych ludzi nie ma, no to nie jest możliwe, aby mógł przypuszczać, że ich los był inny. Tak. O ucieczce do Mandżurii powiedział Stalin istotnie do generała Andersa. Tak. No ale to było jedno z kolejnych perfidnych kłamstw. Z kolei koniec wojny zastaje naszego bohatera w Londynie. Czy Swianiewicz kontynuuje karierę naukową? No, nie było to takie proste. Nie było to takie proste. Podejrzewam, że również i kwestia choćby opanowania języka, tak aby wykładać, wymagała pewnego czasu i wysiłku. Pierwszym doświadczeniem akademickim Swianiewicza na uchodźstwie są wykłady na tak zwanym polskim wydziale przy Uniwersytecie Oksfordzkim. Brytyjczycy zgodzili się na taki eksperyment, żeby z polskim językiem wykładowym powołać do życia tego rodzaju placówkę, dając możliwość dokończenia studiów wyższych, zwłaszcza w dziedzinie prawa i ekonomii też, tym wszystkim oficerom polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy przeszli przez polski korpus rozmieszczenia i przysposobienia, no i chcieli przygotować się do cywilnego życia, a do Polski Bieruta wracać nie chcieli. Ogromny rozgłos Swianiewiczowi przyniosła książka z połowy lat 60. Obozy pracy a rozwój ekonomiczny. Jedna z najczęściej cytowanych prac naukowych polskich naukowców w tamtym okresie. Czego dotyczyła ta praca? Na czym polegała jej wybitność? Dodajmy jeszcze, że po różnych peregrynacjach przejściowych placówkach, w których wykładał, w których się zawiesił, mówiąc brzydko, dotarł w końcu do pozycji profesora Uniwersytetu St. Mary's w Halifaxie kanadyjskim i to go wyróżnia spośród sowietologów wileńskich, bo tylko on zdobył tego rodzaju pozycję akademicką. Pamiętajmy, że Sukiennickiemu nie zaproponowała żadna uczelnia tego typu posady. Sukiennicki skończył na stanowisku tak zwany research analyst w Instytucie Hoovera. Czyli a podobno profesor Swianiewicz niespecjalnie się rozpychał łokciami, nie potrafił tego, nie dbał o swoją karierę. Ja myślę, że zadecydowało o tym coś następującego. Pamiętajmy, że lata 60. to jest okres wielkiej fascynacji modelem sowieckim w krajach, w krajach rozwijających się, chciałem powiedzieć niedorozwiniętych gospodarczo, czyli tych, które przeszły przez proces dekolonizacji, czy też wchodziły w proces dekolonizacji i było potrzeba jakiegoś spojrzenia nowego na sowieckie doświadczenia industrializacji odgórnej, przemocą, w drodze przymusu, tak jak to zrobił Stalin. I w tym warunkach tego zapotrzebowania zajmowanie się przez polskiego profesora piszącego po angielsku tematyką właśnie pracy przymusowej było cenne i pożądane. Ale na czym polegała wybitność tej książki na tle ówczesnej produkcji naukowej? No, pokazywała ona przede wszystkim ogromną rolę pracy niewolniczej
stworzeniu gospodarczych podstaw systemu sowieckiego, a przede wszystkim kompleksu militarno-przemysłowego. Pamiętajmy, że w kołach lewicowych, czy też wśród intelektualistów z kręgów akademickich na Zachodzie, rekrutowali się bardzo liczni zwolennicy planowania w duchu sowieckim, mówiący o bankructwie kapitalizmu, które się przybliża i niedługo ujawni, że Związek Sowiecki to jest modelowo jakiś rodzaj alternatywy, która ma przyszłość i tak dalej. W tych warunkach pokazanie straszliwej ceny tego rodzaju eksperymentu społecznego było głosem kontra i było głosem ważnym. No, rodzaj także zanurzenia się w piekło stanowi także książka niezwykle ważna dla polskiej świadomości narodowej, trzeba powiedzieć. Książka, która nie jest książką naukową, W cieniu Katynia, wspomnienia Stanisława Swianiewicza, które także wbrew tytułowi zawierają znacznie więcej treści niż tylko sprawę katyńską, ale jednak wiążemy bezpośrednio tę książkę także z Katyniem, ale okazuje się, że tak tej książki Swianiewicz mało nie przypłacił życiem. Jak to było? Ona jest pisana w latach 70. po przejściu na emeryturę w 1973, kiedy Uniwersytet w Halifax przeniósł profesora Swianiewicza już w stan nieczynny, i jest pisana z myślą o zdaniu relacji oczywiście na temat martyrologii polskich jeńców wojennych oficerów Armii Polskiej w sowieckiej ojczyźnie proletariatu, jak mówili sami jej twórcy, ale też jest to książka, jak widać to od pierwszego zdania, poświęcona takiej retrospektywnej analizie polityki polskiej z 1939 roku, potem polityki generała Sikorskiego i tak dalej. Podzielam pogląd Czesława Miłosza, który w liście do Giedroycia, bo tak się składa, że wydawałem ich korespondencję, nazwał tę książkę monumentalną wprost. To jest ciekawe pytanie, dlaczego w latach 70. jeszcze trzeba było pisać o Katyniu, bo to tyle lat po wojnie wydawałoby się, że sprawa zamknięta. Zacznijmy od tego, że książka nie jest poświęcona dociekaniu, kto dokonał zbrodni katyńskiej. To nie jest do niczego potrzebne, tylko to jest książka o polityce polskiej, polityce sowieckiej, o okolicznościach pobytu tam, w tymże raju na ziemi, ale też o dylematach polityki polskiej. Można to wszystko ocenić z punktu widzenia intelektualisty, człowieka nauki, który podchodzi do zagadnienia dużo szerzej, bo przecież to nie jest relacja sprawozdawcza z życia autora tylko. To jest coś dużo szerszego. Oprócz działalności pisarskiej Swianiewicz angażował się w różnego rodzaju też inne inicjatywy mające na celu wyjaśnienie do końca, wytłumaczenie opinii publicznej, tak, no, światowej. Myśmy tu zbrodni katyńskiej przeoczyli, tu było pytanie panów, że o mało nie przypłacił życiem, to znaczy istotnie po publikacji tej książki był zaproszony na konferencję do Kopenhagi, gdzie miał jechać, i w Londynie profesor Swianiewicz został napadnięty prawdopodobnie przez agenta sowieckich służb specjalnych, który go uderzył w głowę, był ranny. Chodziło o konkretne pogrożenie śmiercią. Po napisaniu tej książki W cieniu Katynia zebrał znaczny rozgłos. Z tego co sobie nawet... Ale ona nie była tłumaczona na angielski. Nie była, ona została przetłumaczona, ale to już jest rok, o ile dobrze pamiętam, 90, tak, a więc kiedy Związek Sowiecki schodzi ze sceny jako właściwie... Tuż przed śmiercią autora. Tak, umiera w 97. No myślę, że nie była przetłumaczona, dlatego że nikt nie był specjalnie zainteresowany w większych wydawnictwach, aby ten temat dlaczego? Ruszyć. No, to jest przecież sensacyjna postać, jedyny świadek, człowiek wybitny, o renomowanej pozycji, niekwestionowany, człowiek poważny,
to dla każdego wydawnictwa trwa zimna wojna. Na Zachodzie panuje, na pewno nie wolno tego oczywiście uogólniać, ale panuje przekonanie, iż konflikt polsko-rosyjski ma bardzo długie tradycje. Jest to konflikt, w którym Polska nie jest bez winy. Wnikanie w to wszystko, aby psuć sobie relacje z państwem sowieckim, nie było dla nikogo intratne. Owszem, zimna wojna powróciła w latach 80., kiedy prezydent Reagan rozpoczął kontrofensywę, jak się okazało, bardzo skuteczną przeciw państwu sowieckiemu. Ale mimo to te podstawy, przecież także i krytyki polityki Reagana. Układ jałtański po prostu tak jakby cały czas obowiązywał. Ta mitologia wujka Joe była wciąż aktualna. Układ jałtański obowiązywał i literalnie jako spisany, i moralnie, bym powiedział. Pamiętajmy, że przez cały okres od 1945 roku aż po prezydenturę Reagana trwały starania emigracji polskiej i emigracji innych narodów ujarzmionych o wypowiedzenie uroczyste układów jałtańskich. I nawet prezydent Reagan, który to ponoć rozważał, to kiedyś historyk jeszcze zbada, na to się nie zdecydował. Prawdopodobnie mu wypersuadowano, że to by poruszyło problemy terytorialne. Ale w kwestii terytorialnej to jest oczywiste, ale tu mówimy o kwestiach symbolicznych, no, o kwestiach jakby dotyczących wiedzy, faktów. Ale być może prowadziłoby do powikłań, bo poruszone byłyby właśnie problemy terytorialne, czy też dałyby komuś asumpt do tego. A wracając do samego Swianiewicza, w trybie podsumowania, co sądził Swianiewicz na temat ideologii swojego czasu, na temat nacjonalizmu, antysemityzmu, komunizmu, nazizmu? Wie pan, no, antysemitą na pewno nie był, wręcz przeciwnie. Nie był człowiekiem nastawionym antyrosyjsko, aczkolwiek z pewnością bliżej mu było do Niemiec niż do Rosji. To był człowiek wschodu, polskiego wschodu duchowo, ale zwolennik współpracy z Niemcami, na ile to możliwe. Oczywiście nie z Niemcami, które realizują ludobójstwo. Nie był nacjonalistą. Nacjonalizm w duchu endeckim, co dobrze pokazuje ta książka, był mu obcy. Myślę, że pojmował to wszystko tak jak Giedroyć. Mniej więcej tak jak Giedroyć. Nacjonalizm taki właśnie w duchu, jak opowiada nam traktat Romana Armowskiego, Myśli nowoczesnego Polaka, kojarzył mu się z czymś, co rozbija wielką, dawną Rzeczpospolitą. Ja teraz nie oceniam, kto to ma rację, bo pamiętajmy, że czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, w realia XX wieku świat wkroczył pod sztandarem licznych nacjonalizmów. Tak. Natomiast starając się zrekonstruować ten sposób myślenia, to ja myślę, że należy powiedzieć, iż z pewnością wyraźnie antynacjonalistyczne nastawienie jest jednym z takich elementów fundacyjnych tego światopoglądu. No i pamiętajmy jeszcze, ja was podkreślę, antykomunizm bardzo silny i konsekwentny, ale nie antyrosyjski. Nie antyrosyjski. Antyrosyjski. Panie profesorze, co jest testamentem Stanisława Swianiewicza? Czego dzisiaj możemy się uczyć od niego i od jego kolegów z Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej? No ja myślę, że to jest zaproszenie, to jest wezwanie do uważnego przyglądania się kompleksowi spraw Europy Wschodniej, problematyce przeobrażeń i tego wszystkiego, co się dzieje na tym obszarze. Po drugie, na pewno jest to zaproszenie czy wezwanie do współpracy z innymi narodami, kiedyś ujarzmionymi przez Związek Sowiecki, które dzisiaj uzyskały, jak wiemy, formalnie podmiotowość w stosunkach międzynarodowych, ale nie zawsze są niezawisłe w rzeczywistości od Związku Sowieckiego. Jest taki tekst profesora Swianiewicza, jeszcze wtedy docenta Swianiewicza, bo profesurę uzyskał w 1938, a ten tekst pochodzi z 1937 i opublikował go on w takim piśmie katolickim Pax. Nie wolno teraz tego oczywiście łączyć z dokonaniami Piaseckiego, tylko to było wileńskie pismo, gdzie publikował również Stomma. Więc on tam mówi, że
Od Morza Bałtyckiego do Czarnego te narody są skazane na współpracę. Albo będą ofiarami imperializmu totalitarnego, totalistycznego, albo wokół Polski, pod przewodem Polski, ale z zachowaniem własnej tożsamości, szukaj dla siebie miejsca w Europie. Czyli pomost bałtycko-czarnomorski. No cóż, ta puenta, przyjmijmy to za puentę programu, wydaje się nadzwyczaj aktualna. Ale pamiętajmy jeszcze, że rozmowa o Stanisławie Swaniewiczu to rozmowa o wielkich dokonaniach polskiej sowietologii, o ośrodku, który Swaniewicz współzakładał. Warto wreszcie na koniec polecić książki Stanisława Swaniewicza i jemu poświęcone. Książkę pana profesora Marka Kornata, która jest jednocześnie antologią tekstów Polskiej Szkoły Sowietologicznej. Wydane przez Arkana. No i planuję ją wznowić. Świetna wiadomość. I W cieniu Katynia Stanisława Swaniewicza. Książka o wielu także, jak wspomnieliśmy, walorach literackich, stanowiąca jednocześnie wstrząsające wspomnienia z tego piekła totalitaryzmu w wieku XX. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa za tydzień.